Witam gorąco wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek z serii Kroniki Jankaniora na mapie Osada. Jak widzicie, godzina 7:07, mamy listopad, jeszcze jest półmrok, się powoli robić jasno. Tak, dzisiaj mam troszeczkę dużo pracy, ponieważ muszę dokończyć zbiory buraków na swoim polu, jak i również trzech znajomych poprosiło mnie, żebym u nich jeszcze zrobił, ze względu na to, że mam tą maszynę, żeby szybko to ogarnąć, tam jakąś kasą sypną i będą też wdzięczni za to, więc będę się musiał wziąć za robotę. Wczoraj wieczorem jeszcze było przyjęcie na otwarcie tego mojego biznes parku na wiosce i też dużo nie spałem, więc jestem troszeczkę taki do tyłu. W sumie, co tu jeszcze mam, jeśli chodzi o zwierzęta? Wczoraj jeszcze udało mi się dostarczyć im jedzenie świnkom, także są oporządzone. No i krówki jeszcze w miarę są. Będę musiał poczekać, ponieważ muszę się zająć tymi innymi sprawami, mianowicie burakami. No i kury też może uda mi się w międzyczasie tam podjechać i coś zrobić. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko wyjdzie. Ale jak na razie nie są tak zwane urgent, żeby to ogarnąć. Więc ja szybko zasiadam za sterem maszyny i zaczynam robić, bo muszę to ogarnąć dzisiaj wszystko z tymi burakami. Rozgrzać maszynę, silnik, światła pozaświecać, żeby było jasno. Jeszcze też muszę sprawdzić, jaka temperatura jest. 12, jeszcze nie jest tak źle. Do tego będzie mi ten potrzebny. Myślę, że gotowe. Poruszam do boju.
Roboty dość sporo dzisiaj było, powiem wam szczerze. Więcej roboty niż gadania, ale to chyba na tym polega, na tej farmie. Już ostatnie pociągnięcia na kontrakcie. Cały dzień zeszło, no ale powiem szczerze, że udało się rzeczy porobić, bo te łąki udało się tam nawieść. Co planowałem, zrobiłem do końca z tymi burakami, sąsiadom pomogłem, tam już produkcja ruszyła pełną parą w biomasie, nie biomasie, w tym
w biogazowni. Także to już tam funkcjonuje. Już się tam tworzą rzeczy, tak jak było planowane. A w międzyczasie z rana samego jeszcze wpadła kasa za jajka. Dość nawet taka ładna sumka. O, jak ja lubię te przyczepy. No, na szczęście się poprawiły. Także suma summarum, dzień naprawdę fajnie zakończony. Jeszcze udało mi się krową dorzucić po drodze, jajka, kury nakarmić, dorzucić tam z pewnymi mankamentami, ale to jutro ogarnę ten temat, poprawię to. Już dzisiaj nie mam czasu z tym załatwiać. No i też musiałem w międzyczasie kupić jeszcze traktor mocniejszy, bo włożenie tych buraków zwykłą przyczepą i tym 400-konnym jelonkiem to ciężko było. Ten ma 700 koni, jelonek. No i też czasami jeszcze ma problemy, ale lepiej idzie niż ten 400-konny. I fajny na gąsienicach, zwinny, nie jest zbyt szeroki, tak w miarę jeszcze pasuje tutaj na ten teren. Także ten nabytek spoko, jest nowy teraz, nie jest używany przede wszystkim, także fajnie. Maszyna na buraki się sprawiła, także do przyszłego sezonu, roku na razie odpoczynek. Trzeba ją tylko gdzieś schować. Myślę, że chyba ją zawiozę do tej nowej hali, którą postawiłem tam, którą mi postawili. Tam chyba trochę sprzętu też pozostawiam, bo jeśli będzie sprzęt, który nie będę używał przez rok, to lepiej, żeby to tam zaparkować i przy magazynach właśnie to tam stoi. No to szkoda, żeby to tu na placu stało i się psuło. Też w międzyczasie musiałem tu przebudować jeszcze silosy, rozszerzyć ten silos, także jest możliwość teraz zrzucania braków. Przedtem tylko można było zrzucać te ziarna, a tak teraz buraki tu też wchodzą. Tak to wygląda dzisiejszy dzień. Jutro już tylko tak organizacyjnie, już nie ma takich wielkich robót w kwestii żniw, zbiorów, bo wszystko to już jest porobione. Także sprzęt jutro porozwożę tam, gdzie ma być, każdy na swoje miejsce. A na dzisiaj już kończę, bo takich robotach to już mam dość, jeszcze mało spania było w nocy ze względu na wczorajszą imprezę związaną z otwarciem tego sajdu tam, także tylko teraz jeszcze nie będzie zaparkować tam. Z tą przyczepą teraz będzie. Wiecie co? Zostawię to tak jak jest. Tak to nie będę jeździł teraz przez noc. To jeszcze tylko traktor. Tak zostawię tam w tym miejscu i będzie dobra. Jeszcze zobaczę na te świnki, bo nie wiem, tam było pełno od rana. Bo miałem dosypane. Dobra. Zaświecę światło, żeby się nie kobylnąć gdzieś tutaj.
Właśnie, świnki jeszcze miałem sprawdzić. No, trzeba było dosypać. Także dosypiemy to. I będzie spokój już do rana. A jak krowy? Krowy wystarczy im tam też. No i tu jest ok. Dobra. Dobra, to dzięki bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że podobało się tak, to wiecie co zrobić. Zapraszam na kolejny odcinek już niebawem. Będzie grudzień, ekscytujący miesiąc. Zobaczymy jak to będzie. Dzień porządków. Na razie, cześć, pozdrawiam.